Cześć wszystkim, jesteśmy na łowisku komercyjnym. Chciałem Wam przygotować, pokazać jak wygląda takie ABC mojego komercyjnego łowienia, nie tylko zawodniczego, ale takiego rekreacyjnego. Jak przygotować mieszanki oraz na co najbardziej zwracać uwagę. Dzisiaj mamy przygotowane metod miksa Sweet Fish Meala, oczywiście z Marcela, oraz Fish Meala. Dlaczego te dwie zanęty, słodka oraz rybna? Dlatego, że będę chciał to pomieszać. Mamy okres letni. Chcę pokazać, że nie tylko na rybne, wysokobiałkowe zanęty, ale też słodkie karpie lubią współpracować. Oraz mamy pelety 6 mm z Marcela Elite. Pelet jest to wysokobiałkowy, bardzo dobry pelet. Oraz trójeczkę pelet. Trójeczkę będziemy dawać do podajnika, a szóstką będziemy strzelać. Dlaczego w takich dużych workach? No, często wędkuję i jest to fajnie wykorzystywane. Mamy również kilogramowe te pelety, także dowolność wyboru. Pokażę Wam, jak ja rozrabiam dzisiaj i pelet, i zanęty. Mieszanki Sweet Fish Meal oraz Fish Meal daliśmy 50 na 50. Tak jak powiedziałem, dosyć słodko też lubię łowić. Zobaczymy, jaki to skutek przyniesie na koniec łowienia. Przeważnie stosuję tak 50 na 50. Nie lubię dawać jednej mieszanki ze względu na to, że tak jak człowiek jest rozmaite gusta ma, ryby też mają rozmaite gusta, także miejmy nadzieję, że dopasujemy się dzisiaj do gust karpi oraz amurów. Jest tu przewaga amura, karpia i nieduże jesiotry, które są niestety żarłoczne. Miejmy nadzieję też, że wejdą. Do tego rozrobimy pelet. Pokażę Wam, jak ja rozrabiam ten pelet. Dosyć będzie troszkę inaczej niż zawsze, bo zazwyczaj widziałem, jak każdy gdzieś tam zalewa ten pelet. Po jakimś czasie wyjmuję z tego sita. Ja troszkę inaczej to robię. Wsypuję ten pelet i wlewam wody. Jak już widzę, że ta woda gdzieś się pojawia, nam w matrioszce lub jakimś pojemniku, to zostawiam to. Czyli ta woda, czyli ten co najlepsze zostaje, to wchłania i po jakimś czasie ten pelet jest fajny, gąbczasty i można go używać. On szybko bardzo pracuje. Jeżeli nawet przemoczymy ten pelet i rozrabiamy go pierwszy raz w ten sposób, nie przejmujmy się, dosypiemy troszkę suchego peletu i ta wilgoć wchłonie. A tym bardziej, że mamy dzisiaj fajną pogodę słoneczną, myślę, że będzie dosyć ciepło, to naprawdę ten pelet będzie szybko sech i będzie super współpracował. A szóstkę pelet będę strzelał z procy na około 10 metr wraz z kukurydzą, bo mamy sporo tu też amurów i chcę, żeby też te amury przyszły do tej kukurydzy, a pelet będzie to suchy podawany, ewentualnie na hak. Później pokażę w dalej części, jak dipuję pelet, nie do podajnika, a na haczyk, jak to zrobić, żeby nie zepsuć sobie łowiska. Teraz szykujemy się dalej do łowienia, także do zobaczenia. Chciałem Wam powiedzieć o moim zestawie na dzisiejsze łowienie. Będą to podajniki Carpexa 30-gramowe. Dlaczego? Dosyć często są zbiorniki komercyjne dosyć zamulone, czyli gdzieś tam dużo tego osadu jest. To są dosyć szerokie podajniki, które też pomogą nam w łowieniu. Czyli ten podajnik spadając, on ma większą płaszczyznę opadając na dno, co umożliwia zapadanie się na dnie oraz podanie trochę większej ilości tego towaru.
ze względu na też porę roku. Ja używam zestawy, które są zakończone pętelką, a na końcu wędki mamy krętlik z agrafką. Dlaczego tak robię? Bo dosyć przy intensywnym łowieniu, jak zwijamy co jakieś tam co 10 minut, przerzucam, staram się przerzucać zestawy swoje, ten podajnik, jak zwijamy, kręci się wokół własnej osi, a agrafka z krętlikiem uniemożliwia tego skręcania żyłki, czyli gdzieś ta żyłka jest bardziej odporna na to skręcanie, co umożliwia nam na jakieś przetarcia, osłabienia tej żyłki, a jest to dosyć ważne przy dosyć intensywnym przerzucaniu oraz zwijaniu tych podajników. Także zobaczycie, jak to wygląda gotowe. Także zapraszam. Używam żyłki 0,24, dosyć grubo. Główną żyłkę mam 0,22 na kołowrotkę nawiniętą, żeby gdzieś te otarcia tych karpi, jak będzie się gdzieś, miejmy nadzieję, pokażemy, jak się gdzieś przewija, pomógł nam po prostu przy przetarciach, żeby nie osłabił tej żyłki. Łączniki robimy to zestaw przelotowo ze względu na niską gramaturę. Jeżeli gdzieś robię na stałe, używam podajników 50, 60, nawet 70 przy dystansowym łowieniu, bo przy takich podajnikach ten karp bądź ta ryba, która nam pobiera, już sama następuje samo zacięcie ze względu na to, że dosyć ciężko wtedy jest, a 30 może być lekko przysłaba do samozacięcia. Ja robię w ten sposób, koledzy mówią, że to błąd z fachu wędkarskiego. Jeszcze nigdy ten węzeł nie zawijam 5 do 6 razy podajnik, trzymając pętelkę. Przeciągam raz tylko. Ze względu, że to jest żyłka, ona się sama zaciska. Oczywiście nawilżamy. I jak widać, jest fajny węzeł. I obcinam nadmiar żyłki. Zestaw wykonuje w długości około 30-40 cm, nie więcej. To też umożliwia taka podpowiedź cwaniactwa. Gdy podejmujemy gdzieś na łowiskach, komercyjnych zawodach rybę, widzimy ten zestaw, czyli tą agrafkę, która gdzieś jest 30-40, co umożliwia nam podebranie szybko tej ryby. To też jest bardzo ważne, istotne w łowieniu szybkościowym ryb na zawodach. No i zestaw z wiązarką idzie później na agrafkę. Może pokażę, jak to delikatnie robię w zwolnionym tempie. Zawijamy raz i przeciągam sobie i mam fajny, mocny zestaw. Powiem, dlaczego używam też robaków. Robaki będą dodawane przeważnie na haczyk, martw. Mamy tu żywe, pokażę, jak to szybko robić gdzieś nad wodą. Nigdy tych robaków, ale to nigdy, nie przygotowuję dzień wcześniej, nie mrożę, nie parzę. Przygotowuję nie rolując w rękach, czyli mamy gdzieś ręce już zabrudzone zanętą, peletem, czyli są bezpieczne, nie ma jakiegoś tam płynu. Zrolowane robaki, dlaczego martwe na haczyk, bo damy żywego, ten robak się rusza w podajniku i nam rozwala konstrukcja tego zestawu. Gdzieś w locie, jak łowimy, potrafi się gdzieś to rozsypać wszystko, a martwy robak zrolowany w ręku daje komfort. I co najważniejsze, duże ryby są bezpiecznie, pobierają tego robaka, bo to się nie rusza, jest naturalnie, jest świeży przede wszystkim. Miejmy nadzieję, że to efekt przyniesie. Zobaczymy. Pokażę wszystko krok po kroku, jak łowię. Przeciągam podajnik z haczykiem
i staram się, jak widzę, że gdzieś szczytówka bardzo się napręża i gdzieś stawia bardzo opór, czyli jest albo zamulenie, albo jakieś rośliny podwodne. Staram się gdzieś wysądować taki najtwardszy, ewentualnie gdzieś dosyć metr przed zaczepami, przed jakąś roślinnością, a jeszcze najlepsze, najkorzystniejsze na takim zbiorniku jest łowienie na gdzieś wysądowanie jakiegoś rowka, czyli natlenienia tego wody, przejście tej wody całej. To jest bardzo istotne, bo tam mamy cały czas świeżą tą wodę natlenioną i pożywienie naturalne, które napływa. Te karpie się tam czują bezpiecznie i naprawdę może to przynieść duży efekt. Klipuję, po co są kołki do odmierzania dystansu, no bo niektóre te ryby są naprawdę dosyć waleczne, nie muszą być dosyć dużo rozmiarowo, a potrafią ściągnąć tego klipsa, no musimy niestety odpiąć tego klipsa, a co umożliwi nam ponowne odmierzenie, ewentualnie możemy też zamarkerować dany dystans, a to też jest fajne, ale ten marker czasem lubi się ścierać. Dosyć ważne jest, jak zauważyłem, błąd ludzi, którzy odkręcają hamulec i odmierzają tak, to o, już jest, do klipa doszło, i odmierzają na wolnym hamulcu. Ta żyłka się bardzo lubi skręcać wtedy i ta żyłka po dwóch, trzech wyjazdach jest do wyrzucenia. A otwieramy kabłok ewentualnie na otwartym tylnym hamulcu, odmierzamy. Ja się nauczyłem na otwartym kabłoku, odmierzam sobie i nie ma wtedy problemu. Przy kijkach do odmierzenia Robinsona mamy fajny patent. Są to ściągacze. Po co to ściągacze? A po to, jak teraz sądowałem dno, zauważyłem, że dosyć jest zaczepy, mam 1,5-2 metry dalej. Do szczytówki sobie dociągam i wiem, gdzie mam odmierzone. I to jest taki poprawny dystans, który każdego razu, jak gdy klip ściągnie mi karp, mogę sobie ponownie odmierzyć. Czyli gdzieś twarde dno, nie musimy dociągać do kołka, do samego końca tego kołka, tylko możemy w połowie dystansu, tak jak ja teraz, zaznaczyć sobie i wiemy, gdzie ten dystans jest. To jest bardzo takie dosyć gadżet, ale bardzo istotny w takim precyzyjnym łowieniu komercyjnym, nie tylko komercyjnym. Na około 10-15 metrze nęcę samym peletem na chwilę obecną. Dalej nie będę strzelał, bo dosyć mamy intensywny dzisiaj wiatr z podmuchami. Na dłuższą linię 36 metr podam 5 podajników zanęty. Dlaczego zanęty? Bo chcę szybko zwabić te ryby. Jeżeli wejdą te ryby, wkręcą się, będę podawał też pelet, żeby zostały, żeby nie zgubić tych ryb, żeby nie odeszły z pola nęcenia, żeby utrzymać w polu łowiska. Będę kombinował różnymi kolorami, smakami. Tak jak wcześniej powiedziałem o robakach, robaki też dużo pomagają na takich łowiskach. Stosuję ich tam, gdzie tylko regulamin zawodów, ewentualnie łowiska pozwala używać tych robaków. Zawsze jeżdżą ze mną. Przede wszystkim musimy obrać jakiś punkt odniesienia na drugim końcu brzegu. Nawet jak nie mamy, jak coś tam dalej. Ja obrałem na przeciwległym brzegu brzozę, którą gdzieś tam mam. Będę starał się punktowo gdzieś zanęcić. Podam 5 podajników na początek. Dlaczego tak mało? Dlaczego nie nęcę z procy bądź wędki do nęcenia? Bo zawsze uznaję taką zasadę, lepiej dorzucić tego towaru, niż go wrzucić i nie przynieść żadnego efektu. Zawsze możemy dorzucić, donęcić pole nęcenia, a niestety z wody nic nie wyjmiemy, które już rzuciliśmy i może nieraz nam to zepsuć. Łowisko bądź punkt, w którym łowimy. 36 metr, jak do klipsa dolatuję, dokręcam kołowrotek dosyć mocno na hamulcu. Czekam, żeby do dna opadło. Mam około 1,5 metra głębokości. Podajnik spadał jakieś 5 sekund na niecałe, dosyć ciężko, blisko i podrywamy tak 5 razy. Miejmy nadzieję, że to przyniesie fajny efekt.
ale Jasio odbawiasz? No, bo to przygiął i puścił. Czyli palet nie bardziej służy. No drugie branie, widzisz? Albo obcierka. No, branie było teraz na pewno. Ale jak nie pobierają dużych przynęt, to warto kombinować. No jeżeli będziemy siedzieć bezczynnie, proste i logiczne, że niestety nie połowimy. Jeżeli kombinujemy od robactwa po kukurydzę, po różne przynęty, smaki, kolory. Ja używam przede wszystkim kilku podstawowych kolorów. Jest to żółty, pomarańczowy, różowy. Nowość morwa, która się słyszy od znajomych i od siebie, to jest dosyć kontrowersyjny kolor, który rzuca się do wody, ale widzę, że coraz więcej ludzi łowi na to i ma jakieś efekty. Ja się mam przyznać szczerze, nie próbowałem, choć nie wiem dlaczego, ale jestem przyzwyczajony do trzech kolorów, ale dzisiaj sprawdzę na pewno, czy da to efekt. To mamy branie. Siedzi coś, ale nie jest dość dużego. Idzie dosyć wygodnie. Jakiś opór stawia. Chyba zaczep mamy. Dawała się na początku niezbyt duża, ale robi fajny opór. Niestety wylądowała w zaczepie. Puścimy nią, zobaczymy czy wyjdzie. Tak, wyszło, powinna wyjść. No niestety, tak to czasami bywa. Jakieś tu zaczepy są ciągle. Jesiot nieduży. Nieduże jesioterki. Mam nadzieję, że wejdą większe. Albo jakiś pan karp przyjdzie, o którego walczymy. Bardzo dużo zaczepów mamy, także holowanie niech będzie fajne, na pewno. Czym większa ryba, tym większy frajda będzie z holowania. Mamy trzy zaczepy, także będzie jazda. Na razie widzę, wkręciły się jesiotry. Zobaczymy, co dalej. Kolejny jesiotr. Podejrzewam kolejnego jesiotra. Żarłoczne jesiotry weszły. Niestety trzeba wszystko górą holować, bo mamy kilka po drodze niespodzianek, które są zaparkowane. Same jesiotry na razie mamy. Podbierzemy dwa na raz. Jest dwa na raz. Mamy dwa na raz. Jesioterki, można powiedzieć, bardzo, bardzo małe. Sonduję te zaczepy. O co tu chodzi z nimi? Bo mamy naprawdę sporo tych zaczepów. Na 36 metrze nie ma tego. Mam na około połowie dystansu jeden zaczep i jeszcze troszkę wcześniej jest, widać. Jak się uda, to pogrubimy zestawy, czyli przypony. Dosyć mocno nich holować, do góry podnosić te ryby. Miejmy nadzieję, że wyjdą. Jeżeli nie, no to trudno. Dno nim pasuje, bo widać, wkręcają się te rybki. Szkoda, że same jesiotry. Mam nadzieję, że się pojawią nasze ryby, karpie, ewentualnie amury. Tak jak widać, łowiska komercyjne również skrywają niespodzianki. To nie jest czyste dno, same.
tak łatwo złowić te ryby. Trzeba szukać tej metody cały czas, kombinować, szukać tej ryby, zwabiać nią kolorami, smakami, no i jakieś efekty, miejmy nadzieję, to będzie wszystko przynosiło. Kolejny jesiot, tak mi się wydaje. Póki co, jak są jesiotry, to mi się wydaje, że karpia nie dopuszczą. Chyba nich jest, musi być sporo tu w tym łowisku. W polu nęcenia mamy, jak widać, same jesiotry nieduże. Spróbujemy łowić teraz nie w polu nęcenia, a 2 metry, metr obok pola nęcenia, starając się rzucać, ze względu na to, żeby selekcjonować te ryby, bo już mamy jakieś tam obcierki skazania zaraz po zarzuceniu, czyli rzucanie w to pole nęcenia nam tylko będzie przynosiło te nieduże ryby. Może to też będzie sposobem na dzisiejsze łowienie, selektywność tych ryb gdzieś obok pola nęcenia. No zobaczymy, kombinujemy. No już mamy branie, tak jak widać. Już jakaś obcierka. Ale nie zapominamy o tym cały czas strzelania pod nogi. No naprawdę to fajne efekty przynosi. Dużych, dużych naprawdę ryb. Jedzie. Jedzie, ale już chyba siedzi zacięta nawet. Tak jak z doświadczenia każdy wie z nas, co robimy z zanętą na łowiskach komercyjnych, gdzie jedziemy do wody. Wyrzucamy pod brzeg. I te, tak jak my wiemy, że chodzimy gdzieś do restauracji, na jakąś pizzę, do jakiejś pizzerii, tak te ryby wiedzą, że o określonej porze dnia dostają jakiś tam ten towar blisko. I one przychodzą po jakimś tam czasie. I to też jest sposób na łowienie tych dużych. No, zazwyczaj te dosyć większe ryby przychodzą, ale to nie jest określone, jaka ta ryba przyjdzie. Po co mi stoper? Każdy sobie powie, że to selektywność, co brania. Nie. Stoper używam po to, żeby widzieć, ile zestaw wylądował w wodzie, czy jest sens go zaraz przerzucać, bo tracimy rachubę czasu podczas łowienia i tak naprawdę nie wiemy, ile ten podajnik jest. To on mi umożliwia i pomaga, czy ten zestaw leży 5, czy 10 minut, czy 15, czy pół godziny w wodzie. I to mi po prostu ułatwia przerzucanie tego zestawu, czy po jakichś tam 15 minutach, jak nie mam żadnego efektu, staram się przerzucać, żeby coś robić, żeby te ryby zwabić lub szukać tych ryb. No, gdy nie mamy na danym dystansie tej ryby, staram się przez jakiś tam czas, godzinę lub dwie, próbować tam łowić. Jeżeli nie mam po takim dystansie, a widzę, że sąsiedzi łowią bliżej dalej, to odmierzam dalej dystans, przeklipowuję się, czyli jakieś tam 6-9 metrów dalej. Ewentualnie bliżej, jak mamy wskazania obcierek, czyli nie mamy brań i widzimy, że na szczytówce mamy jakieś wskazania, a nie są to brania, czyli ewidentnie te ryby są bliżej. Czyli skracamy się selektywnie, 6 metrów, 12, jak jeszcze później nie mamy. I to też jest sposób na łowienie tych ryb na takich łowiskach komercyjnych. No nie ukrywam, że na takich łowiskach komercyjnych sukcesem moim zdaniem jest znalezienie tego, tak jak wcześniej wspomniałem, tego rowu, który przepływa gdzieś po zbiorniku, czyli wpływu i wypływu. Natomiast ta woda jest natleniona świeża i jest naturalne pożywienie, jakieś ochotka, jakieś robactwo, które napływa z tą wodą. To jest taki klucz do sukcesu, ewentualnie jakaś roślinność, tak jak widać z zaczepy, ta ryba się tam czuje też bezpiecznie, co umożliwia jej pobieranie takie skuteczne tego pokarmu, nie muszą być to bardzo małe przynęty, a wtedy czuje się bezpiecznie i pobiera nawet te duże, większe przynęty. Kapryśnie z nimi się nieraz odbywa, jest pogoda, której na zawodach łowimy na ten sam towar, na ten sam pelet, na te same przynęty. Przychodzi drugi dzień i niestety mamy odcięcie tych ryb i co nie gra. No, mogą się przemieścić, mogą szukać innego pożywienia, może nie pasować nim ciśnienie, temperatura. Różne są przyczyny, także najfajniejsze w tym łowieniu jest, że nie ma złotej metody. Cały czas szukamy, jeszcze nikt nie ma takiej złotej metody, która umożliwia nam skuteczne non-stop łowienie i nigdy się to nam nie znudzi. To jest najfajniejsze, najprzyjemniejsze to w tym wszystkim, że
przyjeżdżamy i nie wiadomo, co ta woda nam przyniesie. Czy złowimy swoją życiówkę, czy połowimy niedużych ryb, ale dosyć sukcesywnie, tak jak dzisiaj nawet współpracują te siotry. Ale to nas cieszy. Może powiem z tymi robaczkami, jak robię, roluję nich w ręku, bo jak widać są bardzo żywotne, jak założymy na haczyk bezpośrednio, choć są haczyki bezzadzierowe, to raz, że spadną tego haczyka, a dwa, ten podajnik w trakcie lotu mi się może rozlecieć, także roluję nich zwykle przez jakieś tam chwilę, jakieś minutę lub dwie, dostaną, aż się przestaną ruszać i albo bezpośrednio ich daję na gumkę, co pokażę jak. Ewentualnie do waftersa możemy dołożyć na haczyk jednego lub dwa, co wzbogacimy swoją przynętę. Dosyć mocno ściskamy, żeby się nie zgniotły. Już mamy branie. Podejrzewam, że na krótszym dystansie jesiotr albo obcierka. Jak widać, mamy martwe i naturalne i świeże przede wszystkim. Powiem, po co stosuję, jak stosuję dipy, żeby sobie nie zepsuć całej zanęty lub peletu, którego łowimy. Zakładam pelet, czy to jest kukurydza, ewentualnie też waftersa możemy założyć na gumkę. I w dany dip, mamy branie, w dany dip wkładam, ale to zaraz, bo te zaczepy, ale znając życie i fakt, mam jesiotra, tak. Pokażę wam, jak dopalam, ja to nazywam dopalaniem przynęty, żeby była bardziej atrakcyjna, robakami martwymi, tak jak widać. Haczyk jest bezzadzierowy i zakładam dwa sobie za tył tego robaka, jednego i drugiego. Wygląda to tak, też to fajnie wygląda, czasem pomaga, miałem wiele razy się przekonać o tym, że na tą samą przynętę nie miałem brania bez robaków, a dopalając, tak jak ja to nazywam, robakami, zaraz skuteczność się poprawiła. Też możecie spróbować, może się uda. Także próbujemy. Gdy łowimy pod tymi nogami, jak ja to nazywam, na 10 lub 15 metrze, może być bliżej, bardzo istotną rzeczą też jest nęcenie i częste strzelanie z procy. Wygląda to w ten sposób, że te ryby, jak często nęcimy, reagują na plusk spadających przynęt, które wkładamy do stożka, do procy, czy to jest kukurydza, czy pelet. I często mamy tak, że rzucimy podajnik bądź bombkę i nie mamy żadnego efektu, a po strzale na wodę, na dany dystans, w którym mamy położony podajnik, zaraz te ryby robią po prostu jakieś zamieszanie i zaraz mamy bardzo, bardzo mocne branie. I taka sugestia moja, bo wiele razy straciłem rybę łowiąc blisko, że odkręcamy dosyć wolno hamulec ze względu na to, że te ryby lubią bardzo intensywnie pobrać tą przynętę i lepiej, żeby odjechały z tego danego łowiska, żeby nie narobiły nam szumu tam. I wtedy sobie możemy nią ściągać, bo jak złowimy nią w danym punkcie, zatniemy, przytrzymamy, ona zrobi nam bardzo duży szum i ryby zwabione gdzieś po prostu odpłyną. Będziemy mieć kolejny jakiś tam przestój czasowy, bo nie ukrywajmy, jeżeli przyszły do danego położonego towaru, to one z powrotem przyjdą, tylko że to po jakimś tam czasie. To też jest bardzo istotne w łowieniu komercyjnym.
fajna ryba jest, tylko boję się, żeby te zaczepy nie weszły. Miejmy nadzieję, że się uda pokazać, co to za ryba, bo jeszcze nie widziałem. Dwa razy wyszła do powierzchni. Powiem tak, że jeszcze mamy na drugiej wędce branie, ale prawdopodobnie jesiod. Dosyć fajny, na żółtą wanilię. Najśmieszniejsze jest to, że mamy drugą rybę. Mamy jesiotra niedużego, zostawimy go na brzegu. On tu będzie sobie chodził fajnie, nic mu nie jest, hak jest bezzadzierowy. Ale mamy fajnego pana karpia, który może nam uda się nam zrobić zdjęcie. Nie wpadł do wody, nie chcą mi zrobić sobie zdjęcia, ze mną dzisiaj te ryby. Dosyć bardzo mocno, tak jak wspominałem, przyszły pod nogi. Czyli też strzelanie się opłaca na tych łowiskach. Widać, że właściciel dba o to łowisko, bo mordkę ma praktycznie nie zacinaną. Można powiedzieć, że chyba pierwszy raz haczyk miał zacięty, ale naprawdę, jaki fajny, fajną frajdę dał. Holujemy ryby na sztywno. Mogę powiedzieć, że mam praktycznie zakręcony maksymalnie hamulec. Praca TX-ów 3 naprawdę jest rewelacyjna, jak widzimy. Ugięcia tych i amortyzują i każde szarpnięcie tej ryby pozwala naprawdę na wybaczenie błędów, dużo, dużo błędów. Tak jak widzimy, ja karpia od razu takiego, nie wiem, około 3-4 kg, może nawet troszkę więcej miał. Podniosłem go do góry od razu. Ta wędka umożliwia naprawdę dużo wybacza błędów. Jest super wędką na łowienie, takie komercyjne. Tak jak widać, ta ryba nie spada. To jest najważniejsze. Mamy haczyki bezzadzierowe, to też tej rybie powinno umożliwić spadnięcie, ale tak naprawdę, tak jak widzimy, zapas mocy również też przy rzucaniu mamy. Bez problemu rzucamy 30 gramami podajnikiem na 36 metrów, to jest, myślę, że 3,30 kijem jesteśmy w stanie rzucić do 40, nawet mogę się pokusić do 50 metra, bezwiecznie oczywiście pogody, także to jest wystarczające na łowiska komercyjne, także tak jak widać, nie trzeba inwestować nie wiadomo ogromnych pieniędzy, a można mieć coś fajnego. Zmienimy, będziemy łapać na tak zwanego oszusta. Spróbujemy teraz na tak zwanego oszusta, jak ja to go nazywam, czyli pelet. Zadipowałem go w ananasie. Tak jak na początku powiedziałem, że nie zalewam peletu całego do towaru, którego podaję, tylko domaczam przynęty. Namaczam ich wcześniej, jak to jest pelet, żeby wchłonęły tego aromatu. I jest to kolor neutralny. Zawsze jak ja to robię, czyli nie wkładam na wierzch, czyli na samą górę tego peletu bodajże, czy jakiegoś waftersa w kolorze neutralnym peletu bądź zanęty, tylko zasypuję do połowy foremkę i wkładam dopiero pelet, waftersa, obojętnie. Tak zwany oszust, mówię na to, że ta ryba nie jest nawet nieświadoma tego, że pobiera ten pelet, wafters. I brania, które ja zauważyłem, zazwyczaj miałem na tak zwanego tego oszusta, są bardzo, bardzo mocne. Jeżeli to jest to karp, nawet jesiotr czy jakaś inna ryba, bardzo dynamiczne, bo ta ryba nie jest w stanie, nie jest świadoma tego, że pobiera, i jak dostanie tego ukucia, to od razu nam robi fajne odjazdy. No, teraz mamy południe. Szukamy kolorów, szukamy smaków, no zobaczymy. Kombinujemy dalej, żeby połowić tych karpi, może jakiś amur się trafi, tego też byśmy chcieli. No. Tak, jest odjazd piękny. Na pewno nie jest mała ryba. A pan karp zawitał. Tak, karp. Ale naprawdę są, tak widać, że zdrowe te ryby.
bardzo dużych rozmiarów nie jest, ale są tak waleczne. Nie wiem co tam jest, ale mi się wydaje, że dobre jakieś drzewo leży. Już bez ryby. Tak to się odbywa niestety. Nie tylko ryby wędrują i to na morwę jeszcze. Proszę wyjść. Ja! Zmieniam tą odległość. Nie da rady tam łowić. Ale nie wiem, że na kukurydze mamy je siotra. To by był hit. Nie, muszę się zmienić odniesienie, bo karpę w życiu nie wyciągnę z tamtej odległości. Powoli nasze łowienie dobiega końca. Myślę, że coś wam przekazałem, coś z nowości, jak się łowi na takich łowiskach. Jestem na tym łowisku trzeci raz w życiu, choć niedaleko mieszkam. Usiedliśmy w tym miejscu pierwszy raz, ja usiadłem pierwszy raz, no nie wiedziałem, że tyle mam zaczepów. Dużo ryb nam spadło bardzo. Tak jak zobaczycie, sporo jesiotra zostało złowionych, nawet sam nie wiem ile, bo były to małe, rozmiarowe jesiotry, fajne karpie dwa wpadły, takie oscylacyjnie, gdzieś około 4 kg, może troszkę więcej. Jakieś karasie, jakiś jeden linek, także mam nadzieję, że wam jakieś cenne informacje przekazałem do łowienia komercyjnego, jak łowić, jak się ustawić, jak rozrobić towar, przygotować stanowisko oraz jak można kombinować z różnymi waftersami, kukurydzą, robakami, żeby nie siedzieć bezczynnie, tylko próbować odławiać te ryby. Mam nadzieję, że też wam przekazałem pracę tych kij, jak fajnie wygląda hol ryb, nawet siłowy, tak to nazwijmy. No nic, następnym razem może będzie jeszcze więcej ryb. Miejmy nadzieję, że spotkamy się na innym zbiorniku na pewno. Pokażemy wam też fajne ryby. Także zobaczymy. Powoli się jeszcze kończymy, ale jeszcze jakieś wędki w wodzie przez jakieś chwile będą. Może jeszcze się uda coś dołowić. Także trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Powodzenia. Heja.